I godzina 8:45, słuchają Państwo Poranka Wnet, a z nami jest Dobromir Sośnierz, jeszcze poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy taki dobry? No właśnie chciałam powiedzieć, to jak ten dzień u pana się dzisiaj zaczyna? Urodziny mam dzisiaj. Taki prezent mi wyborcy zrobili. Świetnie. 18 października. No. To jak pan się czuje o rok mądrzejszy i rok starszy? No właśnie, no tak chyba średnio. Trochę przykro jest, ale z drugiej strony nareszcie sobie odpocznę od tego wariactwa sejmowego, od tego nieuporządkowanego naszego parlamentu, od tych no, niezbyt rozgarniętych kolegów z ław poselskich. Także ma to swoje plusy i minusy. Jaka będzie przyszłość polityczna w takim razie Dobromira Sośnierza? Czy nie będzie pan działał w polityce? Czy pan robi sobie zasłużony urlop, tak jak pan mówi? Zobaczymy. Myślę, że to nie tylko ode mnie zależy w tej sytuacji. Jeszcze nie wiadomo. A jeszcze nie wiadomo. No to chyba pytanie, które cały czas zadaje sobie pan, zadają sobie pana koledzy z Konfederacji. Jak spojrzymy na ostateczne wyniki, 18 mandatów, 7,16%. Co więc nie zadziałało w tej kampanii? Gdzie były popełnione błędy, niedociągnięcia, zaniedbania? Myślę, że w bardzo wielu miejscach i nie wszystko jest też oczywiste. Będą sprzeczne opinie na ten temat, co nie zadziałało. No, moim zdaniem kluczowe była obsada list, które no, momentami no, po prostu były obciążające. No, było wiele takich kandydatur, które potem, za które wyborcy łapali się za głowę. I my również. I po prostu ten brak selekcji wśród tych kandydatów z dalszych miejsc przede wszystkim, nie wśród tam jedynek czy dwójek najczęściej, tylko wśród tych dalszych miejsc, no był jednym z takich czynników, które pewnie spowodowały, zdemobilizowały elektorat, ale było ich oczywiście kilka. No, mieliśmy przede wszystkim pierścień ognia wycelowany w naszą stronę, ponieważ nie chcieliśmy się zapisać się ani do jednego stronnictwa, ani do drugiego stronnictwa, to my byliśmy taką naprawdę trzecią drogą wbrew tej zwodniczej nazwie jednej z formacji konkurencyjnych. No to my otrzymaliśmy te ciosy z jednej i z drugiej strony. No, nikomu nie zależało, żeby nam pomagać, żeby nas bronić, tylko cały układ rzucił się na nas, rzucił się bronić tego stolika, który no, w pewnym momencie mieliśmy szansę wywrócić. No ale wszyscy złapali za ten stolik, wszyscy go zgodnie trzymali, żeby tylko Konfederacja go nie wywróciła. No i efekt jest taki, jaki jest. No, to, że wyborcy mają krótką pamięć, że nie pamiętają już, co się działo przez kilka lat, jak ta cała klasa polityczna skompromitowała się przy COVID-zie i przy wszystkich sprawach z tym związanych. Jak wspólnie z PiS-em łamała ich prawa obywatelskie, jak podnosiła kary za mandaty, jak uchwalała podatek cukrowy, jak zakazywała energetyków jeszcze kilka tygodni temu. No okazuje się, że wyborcom właściwie nic nie przeszkadza. Byle na koniec coś ładnie się ubrał, ładnie powiedział do nich: ej, ale teraz to już na serio będziemy fajni. Powiedział pan, użył pan takiego stwierdzenia jak pokemony, które nam powyciągano na listach. Kogo pan nazywa tymi pokemonami? Przepraszam, ale to są pana słowa odnośnie kandydatów, którzy byli z panem na listach. No, nie będę nikomu przykrości robił, pokazując gołym palcem, ale no, pewnie wszyscy wiedzą, o których chodzi. No, były całe zestawienia takich właśnie pokemonów, prawda? No i, no i niektóre śmieszne, niektóre mniej śmieszne, no ale no, no, no to trochę psuje powagę, tak? Jeśli się wyskakują nagle tam takie osoby, które no, nie powinny się na tych listach znajdować, które no, nawet jeśli nie są jakieś tam skrajnie szkodliwe i nie mają żadnych szans na wybór, tak, bo są kandydatami gdzieś tam z dalszych miejsc na listach, to no po prostu psują wizerunek i wyborcy czują, że muszą się za nich tłumaczyć, co powoduje, że
mniej chętnie przyznają się do głosowania na Konfederację, co powoduje spadek w sondażach, co z kolei powoduje dalszy odpływ elektoratu i uruchamia się taka spirala samospełniającej się przepowiedni. Oczywiście tych czynników było kilka. Nie do wszystkich będziemy zgodni. Wymieniam ten, co do którego chyba wszyscy się zgadzamy, że po prostu nas ta selekcja była niewystarczająca i że takich kandydatów po prostu nigdy nie chcieliśmy i nie powinniśmy mieć. Natomiast proszę zwrócić uwagę, my się przez całą kampanię też tłumaczyliśmy z poglądów, których nie mamy. My nie byliśmy atakowani za nasz program, byliśmy atakowani za rzeczy, które rzekomo mamy w programie. I w wielu przypadkach nie udało nam się wytłumaczyć, że ich w tym programie nie ma, że one są po prostu źle przedstawiane. Jeszcze jadąc do Polsatu wtedy na ten wieczór wyborczy, o którym pani wspomniała, że na tych Pokemonach, prawda? To jeszcze jadąc, pan taksówkarz ze mną tam zamienił kilka zdań, no między innymi wymienił jako powód, dla którego on odrzuca Konfederację, no to właśnie to, że my mamy taki pomysł, że będzie tylko do 4000 będziemy zwracać za usługi zdrowotne. No i ja się łapię za głowę, no i widzi pan. Pan się oburza, że ja mówię, że to niedobrze, że wysoka frekwencja. No ale no pan głosuje bez wiedzy o tym, jakie są faktyczne programy nasze, jaki jest nasz faktyczny program. A czy pan... Pana głosowanie opiera się na fałszywym, na fałszywym przekonaniu, że my mamy to w programie. A czy myśli pan, że wpływ na wynik wyborczy Konfederacji miały taśmy, tak zwane taśmy Mariana Banasia, które były opublikowane przez TVP Info, że to mogło się też odbić na państwa wyniku? Wydaje mi się, że w mniejszym stopniu. No bo co z tych tak się wynikało? Że nie chcemy iść w koalicję z PiS-em? No to myśmy cały czas mówili, że nie chcemy. Jeśli moim zdaniem to raczej czynnikiem hamującym nasze poparcie było to, że ludzie i tak myśleli, że my idziemy w koalicję z PiS-em i wszyscy dziennikarze zatrąbili. To jest jedna z rzeczy, która była ta fałszywą narracją przypisowaną nam. Jeszcze na wieczorze wyborczym nawet tego Polsatu właśnie pan referujący wyniki ciągle mówił o tym, że PiS z Konfederacją nie mają większości. Tak? No tak, byśmy kiedykolwiek zadeklarowali, że chcemy iść z nimi w koalicję. Więc ale co się stało, panie pośle? Nie zaszkodziło. Mieliście kilka miesięcy temu, Konfederacja oscylowała, przynajmniej w tych sondażach, w granicach 14-15% poparcia. Teraz mówimy o 7%. To jest 100% mniej niż było wcześniej. Gdzie był ten główny problem? Co naprawdę tak zawiodło? Jak pan by miał powiedzieć? No bo pan też i pana tato w ogóle w domu rodzinnie jest tak, że panowie się nie dostali do Sejmu. Ale gdzie były właśnie te największe zaniedbania z perspektywy? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby oceniać? No co do taty, to z innej parafii zupełnie, bo on się akurat z jej spisu nie dostał, a nie z Konfederacji, więc to zupełnie inna diagnoza. Natomiast ja właśnie powiedziałem tak, że moim zdaniem no to jakby tu są dwa główne czynniki. Także my się cały czas musieliśmy tłumaczyć z rzeczy, których wcale nie uważamy. No, czyli nasza krytyka skierowana w naszą stronę była po prostu kłamliwa, tak? Polegała na przypisywaniu nam rzeczy i cały nasz wysiłek był skierowany nie na prezentowanie naszego programu, czy tam, no nie cały, ale duża część naszego wysiłku, tylko na odpieraniu fałszywych zarzutów. I czy tymi psami, prawda, ta nagonka, czy ktokolwiek z nas postuluje jedzenie psów, naprawdę ktoś tak myślał, a nie ja musiałem. Ale Janusz Korwin-Mikke też summa summarum nie dostał się do Sejmu. To jest też chyba jeden z większych przegranych tegorocznych wyborów. To teraz spójrzmy w przyszłość. Zostało nam 6 minut, panie pośle. Jaką pan widzi przyszłość? Czy Prawo i Sprawiedliwość porozumie się z jakąś partią opozycyjną? Są na to realne szanse? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będzie musiało uznać porażkę. No chyba, żeby tam się, nie wiem, co by tam się musiało podziać. Żeby się mogli porozumieć z kim, no przede wszystkim, czy wiadomo, że to właśnie z Lewicą nie, z Platformą nie, jedynie może z częścią trzeciej drogi, ale ta część PSL-owska jest chyba za mała, żeby samodzielnie się dogadać z PiS-em, chociaż nie wiem, może nie policzyłem. Myślę, że nie. Może być tak, że jakieś inne czynniki zdecydują o rozpadzie z kolei tej koalicji rządowej albo o tym, że ona nie będzie mogła powstać ze względu na rozmaite rozbieżności światopoglądowe i programowe tam. Więc być może
nie potoczy się to w drugą stronę gładko z innych powodów, ale raczej nie dlatego, że PiS będzie w stanie utrzymać władzę, no chyba, że nie wiem, jakieś tam mają Wunderwaffe i takie haki na różnych posłów, że będą w stanie wyciągnąć 35, 36, tam chyba im potrzeba do większości w tej chwili. Tak, no to PiS posiada 194 mandaty. To 37. Konfederacja 18 mandatów, a może jednak uda się porozumieć jakoś z Konfederacją, panie pośle? Może uda się jakoś z podziałem stanowisk, podziałem władzy porozumieć? Liczyłem, że jak się kampania skończy, to już chociaż te sugestie w końcu przestaną być wysuwane. Czyli pan jest pewny, swoich kolegów z Konfederacji, że na pewno do żadnego rządu się nie dołączą, ani do jednej, ani do drugiej strony? Nie, jestem pewny. Już nawet założyłem się o 10 tysięcy złotych i teraz się właśnie zastanawiam, kto wygrał ten zakład, no bo założyłem się, że PiS nie wejdzie w koalicję z Konfederacją. No i teraz czy pani Kotula wypłaci mi te 10 tysięcy złotych, bo z panią Kotulą się założyłem? No bo nie wejdzie, tak? No, tylko że ona może powiedzieć, że nie wejdzie, dlatego że nie może i to w takim razie zakład się nie liczy. Ale no w sumie wygrałem, prawda? Premier Donald Tusk, jak pan to się podoba? Jak pan to widzi? Bo najprawdopodobniej taki scenariusz będzie. No mnie się nie widzi, tak? Uważam, że mieliśmy do wyboru tylko te dwa fatalne rządy i wobec tego należało właśnie odizolować się od tego, odciąć się od tego i iść własną drogą, zaproponować własne rozwiązania. Gdybyśmy wierzyli, że któryś z tych obozów jest szansą dla Polski, to byśmy się do niego zapisali. Nie zapisujemy się właśnie dlatego, że uważamy, że jeden i drugi jest katastrofalny. Jedni i drudzy uprawiają po prostu politykę na licytowaniu się na obietnice obciążające budżet i podatników, co musi się skończyć katastrofą prędzej czy później tego państwa. Co musi się skończyć jakimś doprowadzeniem do bankructwa. Nie da się w nieskończoność podnosić wydatków. Nie da się w nieskończoność zadłużać, zwłaszcza już w warunkach takich, jakie mamy, że wysokiej inflacji. Więc jedyne, co Platforma mówiła, to, że da więcej na wszystko. No to jak oni to chcą zrobić? To jest albo czeka nas ogromne rozczarowanie wyborców, że jednak to były tylko takie żarty, albo czeka nas próba realizacji tych obietnic, to tym gorzej. A wyobraża pan sobie w takim razie rząd z Lewicą, która jest trzecią drogą, PSL-em i Koalicją Obywatelską? To jest realny scenariusz i możliwość porozumienia się, no w sumie tak skrajnych, mówię przede wszystkim o PSL-u i Lewicy, partii politycznych. No, czy tam skrajnych? Myślę, że kto jak kto, ale PSL to tam ma takie poglądy, jak akurat potrzeba mieć. Myślę, że tam niewiele mają poglądów takich, no, w które naprawdę by wierzyli. Myślę, że to są ludzie, którzy byli... Przepraszam. Co to za dźwięk nas... No właśnie, coś mi się tam przełączyło. W każdym razie... Jeszcze mamy minutę tylko. Tak, to są ludzie, którzy są po prostu bezideowi, tak? I w związku z tym nie sądzę, żeby jakiekolwiek poglądy były przyczyną, dla których nie mogliby się z kimś porozumieć. Poglądy nie powinny nadmiernie przeszkadzać takim politykom bezideowym. A Szymon Hołownia? W sterowaniu władzy. Myślę, że również. No to są, to znaczy Szymon Hołownia może sam z siebie jakieś tam poglądy ma, chociaż też nie bardzo wykrystalizowane. Po prostu tam próbował różne rzeczy mówić takie, które według niego przyniosą efekt wyborczy. A po prostu otoczył się bandą ludzi, którzy jak pan ocenia, bo naprawdę czas nas goni, to, że pani Karina Bosak dostała się do Sejmu, żona Krzysztofa Bosaka. Czy to nie budziło też trochę niesmaku i trochę zdziwienia wśród obywateli, wśród głosujących? Tak, no to oczywiście jest zaskakujące, ale pokazuje skalę rozgniewania elektoratu na ostatnie występy pana Janusza, tak, który no, niewątpliwie trochę
No, psocił też w tych, to nawet bardziej niż w taśmie Banasia, obawiam się, że to mogły zaszkodzić te wypowiedzi i tutaj pana Janusza. No i, no i odbiór jest tutaj oczywisty, tak, no, startując z jedynki, przegrał z dwójką i z trójką w swoim okręgu, w swoim własnym, w którym mieszkał. Tutaj stawiamy kropkę. Dobromir Sośnierz, jeszcze poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego i pięknego z okazji urodzin. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Godzina 9:00 punktualnie na naszych zegarach. Dzisiejszy poranek wnet dobiega końca. Asia Reiner zrealizowała, Mikołaj Murkociński wydał, Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn odpowiadali za nasz obraz, a także social media poprowadziła Magdalena Uchaniuk. A teraz już zapraszam na najświeższe wiadomości.